Szanowni Państwo, za chwilę wybory samorządowe. Kampania wyborcza zbliża się do końca. Tych kilka, kilkanaście tygodni przed wyborami to był czas nie tylko bardzo intensywny, ale również niezwykle interesujący. Czas, który wykorzystałem, działając zgodnie z zasadami, którymi kieruję się od zawsze, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zawsze z otwartą przyłbicą, z pełną odpowiedzialnością za własne słowa i czyny. Pod własnym imieniem i nazwiskiem. Przez ostatnie kilka tygodni z wielką satysfakcją i dumą opowiadałem Państwu o wszystkim tym, co udało nam się zrealizować w minionej kadencji. Nasze obietnice, z którymi szliśmy do wyborów w 2018 roku, zrealizowaliśmy w całości. Ba, udało nam się wspólnie zrobić dużo więcej. Ten sukces to nasze wspólne dzieło. Nie tylko mojej drużyny, z którym szedłem do wyborów, ale również tych, którzy przyłączyli się do naszych inicjatyw, działali na rzecz naszej gminy, głosowali za proponowanymi przez nas uchwałami. W wielu kwestiach mówiliśmy jednym głosem. Przypomnę, że wszystkie uchwały absolutoryjne, czyli takie, które stanowią potwierdzenie dawane przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo realizował budżet, były przyjmowane jednogłośnie. Szanowni Państwo. 25 lat temu, 19 marca, zostałem wybrany sołtysem oporówka. Wtedy to zacząłem swoją pracę na rzecz naszej społeczności. Tak jak wówczas, tak i dziś nie jestem związany z żadną partią. Nie ulegam politycznym naciskom. Jestem bowiem samorządowcem, nie politykiem swoją pracę na rzecz gminy Krzemieniewo przez ostatnie 5 lat codziennie państwu udowadniałem, że gospodarność, rozwój oraz dobre i bezpieczne życie mieszkańców są dla mnie najważniejsze. Pomysłów, realnych pomysłów na dalszy rozwój naszej gminy mamy jeszcze mnóstwo. Dla wielu punktów naszego programu wyborczego mamy już zabezpieczone środki finansowe. Zawsze też jestem gotów wysłuchać państwa propozycji i pomysłów. Przy okazji serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie spotkania, rozmowy, wymiany poglądów podczas kampanii. Wizyty w Państwa domach były dla mnie bardzo cennym i inspirującym doświadczeniem. To dla mnie bardzo ważne wiedzieć, że nasze wspólne dobro jest wartością również dla Państwa. Obiecuję wziąć pod uwagę wszystkie Państwa propozycje, sugestie i uwagi. Przecież nasza gmina to nasz dom. Zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału 7 kwietnia w wyborach samorządowych. Zachęcam do oddania głosu na mnie oraz na kandydatów na radnych z mojego komitetu wyborczego. Drodzy Państwo, do zobaczenia w lokalach wyborczych.